Krystyna Jukowska. No to ja teraz przywitam kolegę, Andrzej Korpacki, akurat najpierw powiem, bo jest dyrektorem zespołu szkół muzycznych, którym akurat jesteśmy, na której sali jesteśmy, także w dwojakiej roli. I oprócz tego prezydent Lions Club Elbląg. Jako organizatorzy dwa słowa na temat naszych klubów. Jesteśmy klubami ze Stowarzyszenia Międzynarodowego Klubów Lions na całym świecie. Tam około 1 300 000 osób. Niestety w Polsce nas jest bardzo niewiele, 900 osób, a tu na terenie Elbląga tylko 50. I te istotki, klub żeński, klub męski, robimy co możemy, aby wspierać tych, którzy nas potrzebują. Więc staramy się, poświęcamy swój wolny czas, robimy to prywatnie, zawodowo, różnorakie formy. Jedną z form jest właśnie koncert, ale robimy to po to, że widzimy jakąś potrzebę i staramy się temu zaradzić. I właśnie w tym celu dzisiejszy bardzo dobroczynny koncert, dlatego że w każdym bilecie jest cegiełka, także każdy z Państwa, który tutaj się znajduje, jest sponsorem tego, co chcemy zrobić. I na dodatek była loteria, więc każdy los wygrany też jest wkładem w to, co chcemy zrobić. A to, co chcemy zrobić, to zakup łóżka specjalistycznego. Tak jak pani tutaj powiedziała, z hospicjum wypasionego, a tylko dlatego, że wspomaga bardzo osobom najbardziej cierpiącym. No i cóż, no my jesteśmy zdrowi, żywi, chętni do życia, więc czemu mielibyśmy nie pomóc komuś, kto jest w cierpieniu? Takie nasze jest hasło, bo my jako Lajoni Łyse pomagamy. Pomagamy humanitarnie, charytatywnie, społecznie. I w takim celu nasze kluby dzisiaj zorganizowały ten koncert. Na temat koncertu i naszej gwiazdy, która też włożyła wkład swój w ten, dodała naszą cegiełkę do tego, żebyśmy mogli sprecyzować ten nasz cel. Także bardzo dziękujemy naszej gwieździe. Pamiętajmy o tym, że ten wkład jest naszym wspólny. I coś więcej na temat koncertu. Oddaję głos specjalistycznej osobie. Proszę bardzo. Ja nie będę zajmował dużo czasu. Proszę Państwa, przed Wami fantastyczna pani Grażyna Łobaszewska z zespołu. Życzę miłych wrażeń.